Europy, gniewu, refleksji i planów zapobiegania przemocy, mecz Milan-Arsenal. Tym meczem na San Siro do Włoch wraca futbol. Oto skład drużyny gości zespołu Arsenalu w bramce Simon, dalej z dwójką Dixon, z trójką Winterburn, z czwórką Schwartz, z piątką Ball, z szóstką Tony Adams, kapitan Arsenalu, z siódemką Campbell, z ósemką Wright, z dziewiątką Hartson, z dziesiątką Merson i z jedenastką gra w drużynie Arsenalu. Prym wśród drużyn w Superpucharze, będzie jedynym klubem, który zdobył to trofeum po raz trzeci. To skład Milanu, który już prezentowałem. Natomiast walczy o to, że jeśli zdobędzie Superpuchar, będzie miał 13 trofeów pucharowych, tyle samo co i... To miły zwyczaj. I za moment rozpoczniemy. Wczoraj też podjęto decyzję, że za spokój na stadionie i wokół stadionu odpowiadają kluby Serie A. Dixon na spalonym Campbell. Massaro. Savicevic w środku. Daniele Massaro. Wspaniały strzał. Jeszcze nie koniec. Jeszcze Savicevic. Znakomita interwencja Simana. Druga groźna akcja drużyny Milanu. I te pierwsze minuty wskazują i potwierdzają, kto jest faworytem w dzisiejszym meczu. Daleko, ponad 20 metrów, świetny strzał i bardzo dobra interwencja reprezentacyjnego bramkarza drużyny Anglii i zdobywców pucharu. Savicevic najchętniej operuje z głębi pola. Savicevic, Desta i ładne było to zagranie, pobór pole karne, a i niewiele brakowało. Po raz drugi niewiele brakowało drużynie Milanu do objęcia prowadzenia. Oto Zvonimir Boban, swego czasu podopieczny Zbigniewa Bońka. Chorwat, który grał w Dinamo Zagrzeb, potem był kupiony przez Milan, wypożyczony do Bari. Kupiony za 6 milionów dolarów. A skoro mowa o transferach, to dzisiejsza La Gazzetta dello Sport wspomina o tym, że Milan zainteresowany jest pozyskaniem Klinsmana. Inter myśli o Cantonie, o Insie. I szansa na kontratak. Massaro, Albertini w środku, Savicevic, narożnik pola karnego. Albertini, jeden zwód, drugi zwód. Nie, to był Boban, przepraszam, który przeszedł tutaj z prawej na lewą stronę, ale David Seaman wciąż nie do pokonania. Trzecia dogodna sytuacja Milanu w pierwszej połowie. Winterberg. Right, right. Aj, jaka dogodna druga sytuacja dla Arsenalu. No więcej, z pewnością więcej, ciekawiej niż przed tygodniem, ale wciąż 0-0. Mimo że Schwartz próbował przeszkadzać jak mógł, ze stoickim spokojem Zvonimir Boban 16 metrów obok bezradnego Davida Simana. 1-0 dla drużyny Mediolanu. Ale duża z tym zasługa Daniele Massaro, bo to on znakomicie prostopadle zagrał. Dixon. Desai, Panucci, Donadoni. Zmaga się doping w podziękowaniu za bramkę. Strzelec bramki Boban do Savicevicia. Savicevic ma teraz swobodę do Bobana. Boban, ładne przejście, Boban! Aj, niewiele brakowało. Ładna, emocjonująca końcówka i tak jak mówiłem, dużo lepszy i bardziej widowiskowy mecz niż przed tygodniem na Highbury
połowy rewanżowego spotkania o Superpucha. Grę defensywną na szukanie szansy w kontrataku. Przy piłce Arsenal, rzut rożny. I szansa, i niewiele brakowało, i gol! Ale główny arbiter dopatruje się faulu i bramki nie uznaje. Temu spotkaniu. Paulo Manner Rice przez Panusiego.